Domastolicy.pl. Kończymy objazd po seniorach warszawskiej Polonii. Po drużynach spółkowych przed nami teraz seniorzy MKS-u Polonii Warszawa i Paweł Sałański, człowiek, którego najchętniej polecają władze i koledzy z boiska. Witamy, Paweł. Witamy serdecznie, witam serdecznie. Jak tam wolny czas w tej chwili spędzacie? Rozumiem, że jako trener dzieciaków też jakieś rozpiski już przygotowujesz dla swoich podopiecznych. Tak, jeżeli chodzi o samą rozpiskę, to od samego początku, jak tylko klub ogłosił, że wstrzymujemy treningi, mój rocznik, który trenuje, rocznik 2010, dostał rozpiskę. Chłopcy rzetelnie to wykonują. No, z racji tego, że niestety to się wydłuża, kolejne plany poszły i tak na dobrą sprawę cały czas te plany wychodzą do chłopaków, więc oni trenują. No ja też nie jestem gorszy od nich i też praktycznie codziennie bieganie, ćwiczenia w domu. Jak tylko mogę, to tak najbardziej działam. Rozumiem, że jeszcze żadnego mandatu nie udało ci się zapłacić. Nie, mandatu nie udało się zapłacić i mam nadzieję, że się nie uda. Biegam w takich miejscach, gdzie jak gdyby po prostu no, praktycznie nie ma nikogo, tak? Więc jestem na totalnym odludziu. Na początku jeszcze biegałem w parku Traugutta koło Polonii, ale jak już później wprowadzili obostrzenia, no to niestety musiałem ten mięciutki teren, co jest w parku, musiałem zamienić na biegi w terenie. Praktycznie większość teraz rzeczy, tych biegów to już na chodnikach bądź na ścieżkach rowerowych. Nie boisz się kolana? No boję się, oczywiście się boję, bo raz, że nie jestem już najmłodszym zawodnikiem, dwa, najlżejszym również, więc wszystko ma na pewno wpływ, ale no kurczę, jak będę siedział w domu i albo, nie wiem, robił to w formie ćwiczeń statycznych, no to będę jeszcze grubszy niż jestem, więc jednak chyba zdrowie tutaj stawiam, że powiem, pół na pół, kolana razem z mniejszym brzuchem. Rozumiem, czyli mimo wszystko jakaś dynamika jest robiona. Porozmawiajmy o zespole tutaj. Wy jako amatorscy profesjonaliści przygotowujecie się w jakiś specjalny sposób? Macie konkretną rozpiskę od head coacha seniorów, czy jako trenerzy młodzieżowców tutaj sami dbacie o swoją formę? Powiem tak, no w momencie kiedy została ogłoszona informacja o braku treningów, no to jeszcze mieliśmy tam jakieś, że powiem, no nieduże rozpiski. Na chwilę obecną jest to tak, że każdy robi to we własnym zakresie. Nie mamy sztywnej rozpiski, co mamy konkretnie robić, no bo tak na dobrą sprawę nikt nie wie, ile to jeszcze potrwa, więc po prostu mamy o siebie dbać, mamy się ruszać, mamy jakieś tam tleny wykonywać, ale nie jest to jakoś dokładnie określone, nie ma dokładnej rozpiski, taka jaka chociaż byłaby w okresie przygotowawczym, czy w okresie świątecznym. Jako jedyna drużyna seniorska Polonii macie tak naprawdę szansę na awans, jeśli oczywiście wesoła opcja z tym, że nikt nie spada, ale awansują najlepsi i przejdzie. Znaczy ja tak powiem szczerze, może mało skromnie, wydaje mi się, że my już tą, że już ten awans mamy, no bo liga na 99% nie wystartuje, zarówno dzieci, jak również seniorów. Byłoby to nierealne zrobienie tej ligi. Mamy do rozegrania tak sporo kolejek, 12-13 kolejek, więc musielibyśmy grać co 3 dni, środa, sobota. No nie jesteśmy zawodowcami, to raz, dwa, ciężko byłoby z boiskiem zarówno u nas, jak również u przeciwników, więc w mojej ocenie sezonu nie anulują, tylko po prostu przepiszą wyniki na koniec i to my będziemy się cieszyli z tego awansu. Pozostaje mi jeszcze tutaj pewnie zapytać, bo nie mieliśmy okazji porozmawiać po zakończeniu rundy jesiennej, która z tych drużyn w B-klasie, w grupie trzeciej, największe wrażenie na was zrobiła? Znaczy powiem tak, ja nie grałem też we wszystkich meczach, bo obowiązki trenera, jak również czas, no nie zawsze mi na to pozwalał. Na większości meczy byłem. Z tego, co gdzieś tam rozmawiamy w szatni, no to mimo wszystko zespół Targówka naprawdę całkiem nieźle grał w piłkę. Mieli kilku fajnych, doświadczonych zawodników, którzy naprawdę pokazali nam, że ten mecz nie był łatwy.
Mimo tego, że przegraliśmy, że wygraliśmy z Kamionkiem 3-1, to też nie był łatwy mecz, więc myślę, że te dwie ekipy na pewno. Ciekawą ekipą też był zespół Brychczego, mimo tego, że gdzieś tam są na chyba bodajże na piątym miejscu, czy na czwartym. Na piątym. Tak, to jednak ta ekipa też naprawdę całkiem nieźle grała w piłkę i tam Adrian Nowak dopiero w 90 minucie strzelił bramkę na 1-0, więc to był naprawdę bardzo, bardzo ciężki mecz i wydaje mi się, że te trzy ekipy wyróżniające się. Jak sądzisz, są szanse, żebyście przeskoczyli troszeczkę wyżej niż A-klasa przez te ewentualne problemy innych zespołów, które, no wiadomo, samorządy będą miały troszeczkę innych wydatków, niekoniecznie sport? Powiem tak, na pewno chcielibyśmy uzyskać awanse sportowo. Nie ukrywam, że to jest nasz główny cel. Jeżeli by się wydarzyło tak, że byłaby taka szansa, myślę, że tak. Jeśli nie, no to mówię, to awans do A-klasy to był pierwszy krok, awans do Ligi Okręgowej to jest krok drugi, który chcemy zrealizować w kolejnym roku, więc wydaje mi się, że w momencie, kiedy zespół, ten trzon zostanie utrzymany, dojdą jeszcze, mówię, młodzi zawodnicy, którzy kończą grę w juniorach, a którzy no niekoniecznie zabłysną, nie wiem, na poziomie trzeciej, drugiej, pierwszej ligi, no to lepiej, żeby grali u nas niż gdzieś tam kopali się po czołach, po ligach okręgowych w innych zespołach, więc wydaje mi się, że jak najbardziej tak, tym zespołem, tym potencjałem, który mamy, jesteśmy w stanie, myślę, że już teraz nawet rywalizować na poziomie Ligi Okręgowej. A sytuację kadrową kojarzysz mniej więcej? Czy tam ktoś odszedł po przerwie zimowej? Ja ze swojej strony słyszałem tylko, że prawdopodobnie zabraknie waszej kadrze Adriana Sołoduchy, ale pewnie jesteś lepsze rozeznanie będziesz miał. Tak, jeżeli chodzi o Adriana Sołoduchę, no to z tego co wiemy, to na chwilę obecną zaprzestał grania. Mamy nadzieję, że no gdzieś tam poukładają mu się jego sprawy i tak się uda, że wróci do nas. No też takim drugim, jak to się mówi, może ciosem było to, że Jakub Śliwkowski też na chwilę obecną z przyczyn tam swoich prywatnych nie mógł z nami trenować i okresu przygotowawczego nie przepracował z nami, więc jego też na chwilę obecną w zespole zabraknie. Przypomnę, jest to osoba, która zagrała najwięcej minut u nas, więc na pewno bardzo wartościowy zawodnik. Więcej odejść jako takich nie było, bardziej więcej przyjść było do zespołu, ponieważ wzmocnił nasz zespół jeden naprawdę ciekawy chłopiec, rocznik 99. Jest to chłopiec, który nie grał tutaj w akademii, tylko jest to chłopak spoza. On jest w ogóle spoza naszej granicy, bodajże chyba z Białorusi. Oprócz tego, mówię, no dwie, trzy osoby, które sporadycznie pojawiały się na treningach, zaczęły trenować coraz więcej, więc na pewno też to będą wzmocnienia, zwłaszcza, że to są byli nasi wychowankowie, tak, z rocznika 9-7, więc myślę, że na pewno ten zespół będzie jeszcze mocniejszy niż był teraz na jesień. To, że grają przede wszystkim poloniści, wychowankowie Polonii, ludzie związani z Polonią, to cementuje bardziej szatnię u was? Myślę, że na pewno, że to jest główny klucz tego naszego przedsięwzięcia, tego naszego zespołu. Wydaje mi się też, że po prostu dobrze się dogadujemy, bo gdzieś tam chłopcy są podobnie trenowani, podobny system szkolenia występuje, tak, u większości trenerów, więc to na pewno też scala nasz zespół, zarówno pod względem piłkarskim, jak również pod względem atmosfery, która nie ukrywam, że musi być w szatni, zwłaszcza mówię, na poziomie B-klasy. Na sam koniec zapytam jeszcze tylko o wspomniany Targówek, z którym zagraliście przy Konwiktorskiej. Jak odebrałeś atmosferę tego meczu, oprawę kibiców, doping? Powiem szczerze, że wiem o tym, że bardzo mocna była mobilizacja na ten mecz. Sami też gdzieś tam wiedzieliśmy o tym, że będzie się działo, że będzie sporo kibiców, że będzie sporo pirotechniki. Nie ukrywam, że patrzyliśmy na te pokazy pirotechniczne z zaciekawieniem. Było naprawdę bardzo fajnie, bardzo miło zagrać przy takiej
oprawie przy tylu kibicach, którzy tak głośno dopingowali, no to na pewno było coś, tak? Dla mnie jako osoby, która jest z tym klubem związana no praktycznie już 22 lata, to, to było coś, to było takie, powiedzmy, że moje małe marzenie, żeby zagrać przy, przy kibicach, to się udało. Myślę, że inni moi koledzy z zespołu również w ten sposób do tego podeszli. Szkoda, że nie udało się dowieść tego zwycięstwa. Nie ukrywam, że pierwsza połowa też była taka dla nas trochę chyba jedna ze słabszych w naszej rundzie. Mi się wydaje, że też miało na pewno wpływ to, że niektórzy po prostu byli pod dużym wrażeniem tego, co się działo na trybunach i mogli trochę spękać, natomiast w szatni powiedzieliśmy sobie kilka słów i na drugą połowę wyszliśmy lepiej dysponowani, co zresztą pokazaliśmy. To może tak troszeczkę kontrowersyjnie zapytam byłego wicemistrza Polski juniorów starszych. Lepiej smakował tytuł juniorski wtedy, czy gra dla publiczności, przy takiej oprawie w seniorach? Nie da się tego porównać, ponieważ w juniorach oczywiście zdobycie wicemistrzostwa to było wielkie wydarzenie. Wydaje mi się, że największy mój sukces, który osiągnąłem w tej mojej przygodzie z piłką. Natomiast tutaj gra przy takiej publiczności, gdzieś tam spełnienie marzeń, które było od małego. Zarówno jedno, jak i drugie wydarzenie bardzo mocno tutaj zostało w mojej głowie i na pewno będę miał to wspominać za kilkanaście lat. Dziękuję Paweł ślicznie za tą sytuację seniorów MKS-u, za rozmowę. No, dużo zdrówka życzę, szczęśliwej Wielkanocy. No i tego, żeby ten stan jak najszybciej się skończył, żebyśmy mogli wrócić do oglądania piłki, którą mam nadzieję wszyscy kochamy tak bardzo. Bardzo dziękuję, zapraszam serdecznie na wszystkie mecze, jak tylko sytuacja się uspokoi. Wszystkim życzę zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, Tobie również. No i co? No i do zobaczenia, pozdrowienia dla wszystkich i trzymajcie się. Dzięki śliczne jeszcze raz. Trzymaj się, na razie, cześć.